mam częstoskór nadkomorowy, około 250 uderzeń na minutę. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Iglar, cześć. Cześć, choroba, którą później zdiagnozowano, to jest arytmogenna dysplazja prawej komory. Zdecydowano się wszczepić mi kardiowerter. No marzyłem sobie, żeby się obudzić rano i żeby to wszystko się okazało tylko złym snem. Pewnego razu w pracy, w ciągu pół godziny zanotowałem 9 uderzeń. 7 czy 8 osób patrzyło na to, bo chyba trochę ich przerosło. No, pół roku czekałem na serce. Mieliśmy klub kibica, trafiłem w maju, no więc tam był finał Ligi Mistrzów, Liverpool grał z Realem. Przyszła jesień, no i dopadła mnie niestety depresja. Miałeś w tym czasie już dziecko, tak? Mieliśmy syna, Patryk miał wtedy 3 lata. Jak sobie radziliście z tą rozłąką? Tak jak tylko na to pozwalały warunki. Czasami żona przyjeżdżała z synem do mnie.